Dzień dobry, moi drodzy. Jakiś czas temu ja i Max wybraliśmy się na zakupy do promenady. I oczywiście, będąc w promenadzie, musiałam odwiedzić jeden z moich ulubionych sklepów, a mianowicie Pinko. I kiedy byłam w Pinko i oglądałam wiosenną kolekcję, to powiem wam, że co chwilę się zachwycałam i wpadłam na pewien pomysł, o którym zaraz wam opowiem. Dlaczego Pinko? A to dlatego, że jak wiecie, ja bardzo lubię tę markę i mam kilka torebek, paski, kilka ubrań. No generalnie jeszcze za czasów, kiedy mieszkaliśmy w okolicy, często odwiedzałam Pinko w promenadzie. Max się nawet ze mnie śmieje, że stałam się ich stałą klientką, ale coś w tym, słuchajcie, jest. I zaczynając może od tego, że w promenadzie zawsze jest mniej ludzi, kończąc na tym, że w sklepie Pinko w promenadzie panuje niesamowita atmosfera. Panie, które tam pracują, są przesympatyczne, bardzo miłe, pomocne, zawsze udzielą jakiejś rady, no i już nie mówię o profesjonalnej obsłudze. Dlatego też ja tak bardzo lubię ten sklep i za każdym razem, kiedy chcę sobie coś kupić z Pinko, to jadę właśnie tam. Mimo tego, że w Warszawie jest kilka salonów Pinko, to ja powiem wam szczerze, najbardziej lubię właśnie Pinko w promenadzie. No i ostatnio, jak byłam właśnie tam, w tym sklepie, to wpadłam na pewien pomysł związany właśnie z tą nową kolekcją. Wymyśliłam sobie, że fajnie by było wam pokazać kilka stylizacji właśnie z tymi nowymi rzeczami, z tą nową wiosenną kolekcją. Być może coś wam się spodoba, być może też coś was zainspiruje. Zapytałam panie, które tam pracują, czy byłaby taka możliwość, żebym wpadła do sklepu z kamerą i zrobiła dla was taką właśnie relację, przygotowała taki materiał. Dostałam odpowiedź na tak. Dlatego też dzisiaj jadę do Pinko Promenada za moment i spróbuję przygotować właśnie dla was kilka fajnych outfitów z tymi nowymi rzeczami, z nową kolekcją. Zobaczymy, jakie będzie wasze zdanie, jaka będzie wasza opinia. Piszcie oczywiście w komentarzach, co najbardziej wam się spodobało, co przypadło wam do gustu, albo też co was zainspirowało. A ponieważ obawiam się, że za chwilę zamkną nam znowu wszystkie sklepy, chciałabym to zrobić właśnie dzisiaj. Co prawda, jeśli coś wam się spodoba, coś sobie wypatrzycie z tej nowej kolekcji, chciałobyście sobie coś kupić, to pamiętajcie, że jest zawsze taka opcja, że możecie zadzwonić bezpośrednio do sklepu, jeśli oczywiście wszystko nam zamkną, że możecie zadzwonić do sklepu. Panie, które tam pracują, bardzo dobrze was obsłużą, ewentualnie skontaktować się z Pinko Promenada przez ich Instagram. No, także żeby nie przedłużać, jadę i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, co uda mi się wam pokazać. Czekam też na wasze komentarze. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love? I don't know, no one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart, maybe I can start. Pierwsza stylizacja, którą możecie zobaczyć, to połączenie delikatnych odcieni niebieskiego z troszeczkę takim ciemniejszym niebieskim. Powiedziałabym taki look klasyczny, elegancki, połączony ze sportowym. Coś, co ja bardzo, bardzo lubię. No i zobaczcie, wybrałam sobie taką bokserkę, która ma przepiękny odcień, zresztą widzicie go doskonale tutaj w tym świetle. Do tego spodnie z wyższym stanem, jeansowe. Spójrzcie na te detale. Piękne złote guziki. Oczywiście jest też taki cieniutki do tych spodni dołączony paseczek z napisem Pinko. Podwinęłam sobie nogawki i do tego założyłam sportowe buty. Takie oto sneakersy. No i zobaczcie, nałożyłam marynarkę, która jest po prostu boska. Nie wiem, czy wy widzicie wszystkie tutaj dokładnie odcienie na tej marynarce. Typowo wiosenne kwiaty, przepięknie wykonane, pięknie zrobione i dobrałam oczywiście torebkę w
takiej wersji mini ze złotym łańcuchem w przepięknym odcieniu. Ja bym powiedziała, że to jest taki troszeczkę miętowy, ale nie do końca, bo miętowy przełamany niebieskim. No i zobaczcie, jak to się w całości prezentuje. Moim zdaniem super. Ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie do tej marynarki są też spodenki. Jeśli na przykład nie lubicie nosić jeansów, a szukacie czegoś, co będzie fajnie wyglądało już na takie cieplejsze dni, no to zobaczcie. Połączenie marynarki właśnie z takimi szerszymi spodenkami, które nie są zbyt krótkie, więc myślę, że idealnie dla takich kobiet w moim wieku i też starszych, które nie lubią odsłaniać za dużo, ale za to pięknie podkreślą to, co mają podkreślić, i wtedy na przykład możecie założyć jakieś sandałki albo nawet szpilki, cieniutką bluzeczkę, no i zobaczcie. No wygląda to przepięknie. Zobaczcie na te spodenki. Cały komplet prezentuje się super, a można tutaj robić różne zestawienia, różne stylizacje. Niekoniecznie z takimi jasnymi jeansami, ale na przykład też z ciemnymi spodniami, z granatowymi, rurki. Można kombinować ile się da, no powiem Wam, że marynarka jest obłędna. Lecimy z kolejną stylizacją i zobaczcie, mam na sobie taki oto przepiękny zielony garnitur i zdradzę Wam, że jak zobaczyłam go pierwszy raz na Instagramie Pinko Promenada, to się po prostu zakochałam. A teraz widzicie, jaki ma przepiękny kolor, taki cienki materiał, więc będzie to idealny garnitur na wiosnę, ale powiem Wam, że również na lato. No i zobaczcie, ja go skomponowałam ze zwykłym białym t-shirtem, który ma napis zrobiony z takich czarnych koralików. Do tego czarna torebka, znowu mała, ale jaka słodka. Oczywiście można ją nosić na kilka sposobów. Ja akurat myślę, że fajnie będzie wyglądała właśnie tak do ręki. No i teraz patrzcie, do tego wybrałam mokasyny. Dosyć błyszczące, takie właśnie ze skórki, ale powiem Wam, że bardzo wygodne. No i tak prezentuje się właśnie w całości. Przepiękny jest, słuchajcie, ten kolor tego garnituru. Ja mam na sobie rozmiar XS, czyli idealnie dopasowany. No i oczywiście możecie go łączyć z różnymi rzeczami, możecie nosić oddzielnie, jak to zazwyczaj jest w kwestii garniturów, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie sukienkę, która jest wykonana z identycznego materiału, ale również w tym samym odcieniu. No i zobaczcie, tak prezentuje się właśnie sukienka, która jest dosyć długa. O, widzicie to? Bardzo ciekawy krój. Przepiękne guziki. No i znowu ten cudowny odcień. No zobaczcie. Myślę, że będzie idealna na lato. Już nie mówiąc o wiośnie, bo też można na nią przecież założyć właśnie tę marynarkę i będzie to super wyglądało, takie zestawienie. Jestem ciekawa, co myślicie. No w ogóle kolor jest zabójczy. Ale materiał jest też bardzo przyjemny. Drogie panie, teraz coś specjalnie dla Was. Te, które uwielbiają sukienki i klimat bardziej romantyczny. Zobaczcie, jakie cudo znalazłam. Sukienka, która jest tutaj luźniejsza, więc ukryje to, co ma ukryć. Zobaczcie, tutaj zapinana jest na guziczek, ale ma też takie seksowne rozpięcie. Ładnie dopasowane rękawki, takie 3/4. Tutaj mamy odrobinę falbanki, więc sukienka też będzie fajnie się układała. A zobaczcie, dobrałam sobie do tego
białą torebkę właśnie z takim złotym łańcuchem, ta sama, którą widzicie tam w oddali, czyli ta czarna, którą wcześniej Wam pokazywałam. No i zakładamy do tego buty na obcasie, szpileczki albo sandałki i wyglądamy pięknie i kobieco. Co Wy na to? A powiem Wam, że jeszcze jedną fajną sukienkę znalazłam i chyba zaraz Wam ją jeszcze pokażę. No i teraz usiądźcie, bo pokażę Wam kolejną przepiękną sukienkę. Padniecie z wrażenia. Zobaczcie, mamy tutaj taki materiał, który jest dosyć mocno prześwitujący, ale nie martwcie się, bo pod spodem jest do tego haleczka. Dodatkowo połączenie koronki. Coś wspaniałego. Zobaczcie te rękawy. Też znowu zakryją to, co mają zakryć, bez żadnego problemu, jak to się mówi, nasze kobiece firanki, ale ta sukienka jest obłędna. No zobaczcie, przepięknie wygląda. Tutaj na dole też jest zakończona ściągaczem, o, nie ściągaczem, tylko koronką, zobaczcie. Wygląda naprawdę przepięknie. No i teraz tak, ja mam na sobie rozmiar XS, bo jak widzicie, ona jest tutaj dosyć szeroka. No i SK byłaby zdecydowanie na mnie za szeroka. Ale z kolei ta haleczka, która jest pod spodem, też jest bardzo ładnie dopasowana. Więc mimo tego, że macie tutaj taką szeroką sukienkę, to dobrze się czujecie w talii z tą haleczką, która tam pod nią jest. No oczywiście można by było tutaj na przykład dołożyć pasek, jeśli nie lubicie takich szerokich fasonów. I wtedy też bardzo fajnie będzie ta sukienka wyglądała. Co ja do niej dobrałam? Sandałki. Patrzcie na to. Obłędny, przepiękny kolor. No wiem, już takie bardziej letnie niż wiosenne. Ale musiałam Wam je pokazać, bo są po prostu przepiękne. No i teraz tak, moja propozycja to są dwie torebki. Albo bardziej tak na sportowo, jak je lubię, albo bardziej kobieca. Jestem ciekawa, która opcja będzie Wam się bardziej podobała. No i zobaczcie, wersja bardziej sportowa z taką oto torebką w tym samym idealnym, przepięknym kolorze co sandałki. Albo też wersja druga, która prezentuje się już w ten sposób, czyli bardziej klasyczna wersja torebki. Jeśli na przykład chcecie wykorzystać taką sukienkę na jakąś rodzinną imprezę, na komunię, nawet na wesele, słuchajcie, to nie jest czarny kolor, tylko granatowy. O, widzicie to doskonale teraz w kamerze, a jeszcze właśnie z takimi dodatkami, no wygląda przepięknie. Ale słuchajcie, pokażę Wam jeszcze jedną sukienkę, która też ma przepiękny kolor, wzór, i myślę, że też może Wam się spodobać. I to jest właśnie ta sukienka, która z kolei ma już długi rękaw. Tutaj mamy górę zakończoną stójką i zobaczcie, dodatkowo guziczek z perełki, ale ta sukienka też będzie wyglądała pięknie, na przykład właśnie z takimi sandałkami, czy z taką różową torebką, albo nawet z czarną, czy granatową, bo mamy tutaj takie elementy. Też bardzo kobieca, taka powiedziałabym romantyczna, dla fanek właśnie takiego kroju i też w sumie takiego materiału, bo tutaj mamy taki cienki materiał, jak w przypadku tej wcześniejszej sukienki, którą Wam pokazywałam. Tutaj mamy już zupełnie coś innego, ale myślę, że też może prezentować się obłędnie. Thank you.
Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Chociaż powiem Wam, że jest tutaj w sklepie tyle przepięknych rzeczy, przepięknych modeli, że naprawdę ciężko się zdecydować i mogłabym Wam pokazać cały sklep. Naprawdę, uwierzcie mi. Ale jestem ciekawa, jakie będzie Wasze zdanie. Która ze stylizacji podobała Wam się najbardziej? Co Wam się podobało? Czyli wszystko to, co pytałam już na początku dzisiejszego filmu. Przypominam Wam, że oczywiście namiary na sklep Pinko tutaj w promenadzie zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu, a ja dziękuję Pinko Promenada za to, że mogłam nagrać dla Was, mogłam nagrać tutaj taki materiał, pokazać kilka właśnie wiosennych stylizacji. No i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Także trzymajcie się, kochani, cieplutko i do zobaczenia w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!